Lista kandydatów na dzień dzisiejszy jest zamknięta. 5 stycznia upłynął termin składania wniosków. Na chwilę obecną mamy 35 kandydatów na hejnalistę, w tym 3 kandydatki. Proces naboru jest podzielony na 7 etapów. Na pierwszym etapie jest sprawdzana część ta formalna. Drugi etap to sprawdzenie umiejętności gry na trąbce. Kolejne etapy to testy sprawności fizycznej. Po nich następuje test na lęk wysokości. I ostatni etap to oczywiście rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja oraz formalność, czyli badania lekarskie dopuszczające do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Historia hejnału sięga XIV wieku, natomiast w obecnym kształcie tak naprawdę od ponad 140 lat to zadanie wykonują strażacy. Jeżeli uda się przejść jednej z tych pań cały test kwalifikacyjny, to tak, nigdy dotąd w historii, bardzo długiej historii odgrywania hejnału, hejnalistki nie było.